No dobra, witajcie. Dzisiaj zajmujemy się Mezopotamią i dzisiaj będzie konkret, ponieważ ja zrobiłam sobie scenariusz tego odcinka i nie będzie pitu pitu i bla bla bla, tylko będzie konkretnie i mam nadzieję, że dosyć krótko, bo jednak ta prehistoria na pół godziny to chyba była trochę przesada. Także witajcie, serdecznie witam Was na lekcji z Mezopotamii. To są cotygodniowe korki z historii sztuki na kanale Art Freaka. Jeżeli nie znasz tej serii i wpadłeś tutaj przez przypadek, to zaglądaj co tydzień w środę, publikuję nowe treści. Jadę chronologicznie, więc skoro dzisiaj jest Mezopotamia, to znaczy, że w zeszłym tygodniu była już prehistoria, a za tydzień będzie Egipt. I tak do maja, albo dłużej, zobaczymy. Jeżeli lubicie tę serię, dajcie znać, polajkujcie ten film, udostępniajcie go, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Darmowych treści z tego przemytu w internecie nie ma zbyt wiele, więc myślę, że każda jedna się liczy. Także zapraszam. No i teraz tak, zaczynając Mezopotamię, oczywiście od podstaw, no to przede wszystkim musimy sobie powiedzieć, jakie cywilizacje zamieszkiwały te tereny, na których mówimy, że rozwijała się sztuka tak zwanej Mezopotamii. I to przede wszystkim będą oczywiście Sumerowie, dalej Akadejczycy, następnie Babilończycy, Asyryjczycy i Persowie. To jest to 5 cywilizacji. To jak chronologicznie one się rozwijały, to jest druga kwestia i tym zajmiemy się teraz. Więc jeżeli chodzi o chronologię teraz tego, jak rozwijały się te cywilizacje, no to przede wszystkim zaczynamy od sztuki starosumeryjskiej. Sztuka starosumeryjska, następnie, która zostaje przerwana przez najazd Akadyjczyków, czyli później mamy sztukę, pod punktem drugim mamy sztukę akadyjską, następnie mamy renesans sumeryjski, Sumerowie się odradzają, potem mamy starobabilońskie państwo, czyli Babilonia, zaczyna władać. Następnie jest przerwana przez Asyryjczyków, także potem mamy rozwój Asyrii, następnie państwo nowobabilońskie i na samym końcu sztukę starożytnej Persji. Tak wygląda chronologia. I teraz chciałabym się odnieść do tego, co powiedziałam na samym początku, a co zazwyczaj tłumaczy się jako pierwsze Mezopotamii i co mam nadzieję słyszeliście już z jakiejś lekcji historii w podstawówce, a może nie wiem, może na polskim? Chociaż nie wiem, pewnie na historii. Czyli to, co to jest w ogóle Mezopotamia, skąd się bierze ta nazwa i jakie są warunki rozwoju tej cywilizacji, tych wszystkich cywilizacji, które się tam rozwijały. Ogólnie tego terenu, co to za teren? O, dobra, co to za teren? No i samo słowo Mezopotamia składa się z mezo i potamos, czyli międzyrzecze, to znaczy. I jest to teren, tak jak sama nazwa wskazuje, między dwoma rzekami. Te dwie rzeki to jest Eufrat i Tygrys i właśnie w tym jakby klinie, w tym dorzeczu tych dwóch rzek rozwijały się te cywilizacje. Zwróćcie uwagę, że zazwyczaj pierwsze miasta, pierwsze cywilizacje, największe, najstarsze miasta zawsze lokowały się nad rzeką. Tak samo macie, weźmiecie sobie na przykład miasta europejskie, Warszawa i cała Wisła, wzdłuż której powstały miasta. Dalej na przykład Berlin, Paryż i tak dalej. Także zwróćcie na to uwagę, że to była zasada taka od zawsze, ponieważ dostęp do wody rzeka dawała życie, ona nawadniała glebę i tak dalej. Także to jest też taki ciekawy aspekt, taki poboczny. To, co nazywamy dzisiaj Mezopotamią i co było tym miejscem między Eufratem a Tygrysem, dzisiaj, jeżeli chcielibyście szukać tego na mapie, to są to tereny Iraku i Syrii i w mniejszej części również fragmentarycznie Iranu i Turcji. Teraz chciałabym przejść w takim razie do pierwszej z cywilizacji, do chyba takiej najbardziej rozpoznawalnej, w sensie takiej rozsławionej, która rozpoczyna całą historię w ogóle sztuki tego terenu, przynajmniej do matury, którą się omawia, czyli chcę teraz powiedzieć o Sumerach. Sumerowie to był taki lud, który pojawił się na tych terenach, to nie jest tak, że oni teraz wzięli się znikąd i tak dalej, bo przed Sumerami również tam ludy zamieszkiwały te tereny i tam się rozwijała jakaś taka drobna rzeźba i tak dalej. To, co w zasadzie dotyczy gdzieś tam jakichś takich okresów brązu i tak dalej. Natomiast sami Sumerowie mówią właśnie o tym, że oni się pojawiają na tych terenach w 4 tysiącleciu przed Chrystusem. To, co im zawdzięczamy
To jest koło garncarskie na przykład, z takich ważniejszych wynalazków. I to jest już cywilizacja, która była mocno rozwinięta, ponieważ rozwinęła własny język i też własne pismo. Pismo, które oni wynaleźli, to było pismo klinowe, które później zostało też wzięte przez następnych jakby najeźdźców, którzy najechali Sumerów, i zostało rozwijane na własne jakby potrzeby. Także pismo klinowe było takim zaczynkiem w ogóle do rozwoju pisma na tamtych terenach. Główne ośrodki sztuki sumeryjskiej to są przede wszystkim Ur, Uruk, Girsu i Lagasz. To są te cztery, w których możemy powiedzieć, że w kanonie dzieł sztuki pojawiają się jakiekolwiek zabytki z tych miejsc. Oczywiście były też inne ośrodki, natomiast na poziomie maturalnym w takim razie je po prostu pomijam. To by było tyle z informacji wstępnych. Teraz chciałabym przejść do architektury sumeryjskiej, czym się charakteryzowała. Przede wszystkim pamiętajcie, że tutaj mamy bardzo dużo gliny. Z gliny będą powstawały cegły. Cegła w Mezopotamii przez bardzo długi czas będzie tylko i wyłącznie suszona na słońcu, dopiero później będzie wypalana. To niestety skutkowało oczywiście tym, że w porównaniu na przykład do ilości zachowanych zabytków właśnie z Mezopotamii, w porównaniu do ilości zachowanych zabytków chociażby ze starożytnego Egiptu, jest ich nieporównywalnie mniej, ponieważ one po prostu rozsypywały się. To jakby cegła suszona na słońcu nie jest, to jest materiał, który jest niczym niezabezpieczony. To jest coś, co się rozsypuje pod wpływem jakby warunków atmosferycznych i jest strasznie kruche i nietrwałe. I jest to straszna szkoda, bo jest wiele obiektów ze starożytności, ze starożytnej Mezopotamii, które po prostu na przykład zachowały się tylko i wyłącznie elementy, które były kamienne, a cała reszta... Ta cegła w Mezopotamii była też troszkę inna niż na przykład w Egipcie, ponieważ ona miała taki bardziej wydłużony kształt. To było charakterystyczne dla tego budownictwa. Najbardziej charakterystycznym budynkiem, o którym powiedzielibyśmy dzisiaj, jeżeli ktoś Cię zapyta, jaki jest najbardziej charakterystyczny budynek starożytnego Egiptu, no to wiadomo, wszyscy mówią piramida. Chociaż ja tam bym się kłóciła, ale nieważne, dygresja. A jeżeli ktoś Cię zapyta, jaki jest taki najbardziej charakterystyczny, rozpoznawalny budynek Mezopotamii, no to na bank jest to ziggurat. I teraz najbardziej taki rozpoznawalny ziggurat jest w Ur i on jest też tam rekonstruowany i on też znajduje się na liście do matury, więc to musisz znać. Zaraz go wrzucę na kolejnym slajdzie. Zobacz sobie, jak to wyglądało. No i teraz, co to jest ta forma ziguratu? Ziggurat jest to budynek o funkcji sakralnej, który jest budynkiem tarasowym, składa się z kilku nałożonych na siebie piętrowo tarasów. Każdy z nich jest o przekroju trapezoidalnym. Na wyższe platformy prowadzą rampy ze schodami. Na najwyższej platformie znajduje się sanktuarium, do którego oczywiście nie miał dostępu każdy, tylko to była jakby, wiecie, była selekcja, nie? Wyobraźcie sobie, że to była taka mezopotamska bramka i na bramce stał koleś, który segregował, nie każdy mógł wejść na samą górę, no nie? Żartuję sobie teraz, ale może będzie łatwiej wam to zapamiętać po prostu. Forma ziguratu była bardzo monumentalna i surowa. Jedyna dekoracja, jaka się pojawiała tak naprawdę, to były takie wysklepki muru prostopadłościenne wystające przed lico, które możemy nazwać takimi prostymi rezalitami. W literaturze znajdziecie też określenie lizena na to, chociaż wiemy, że z późniejszej architektury lizena będzie w klasycznych i neoklasycystycznych obiektach wyglądała zupełnie inaczej i będzie tylko jakby, no to po prostu jest zupełnie inna bajka. Natomiast jeżeli weźmiecie literaturę właśnie przedmiotu, to znajdziecie określenia albo ryzalitu płytkiego, albo lizeny na te wysklepki z muru. Zaraz je pokażę na kolejnym zdjęciu, zaznaczę je dla Was, o których momentach ja mówię. Wystrój wnętrz ziguratów za to wyglądał tak, że były to wapnem bielone ściany i one były malowane prawdopodobnie freskami, chociaż bardzo mało takich obiektów się zachowało i no, na podstawie tak niewielkiej ilości nie można też powiedzieć, że to była reguła. Prawdopodobnie tak było. Ziggurat generalnie
prawie nigdy nie występował samodzielnie, zawsze był elementem, który dopełniał układ funkcjonalny świątyni. Czyli on zawsze pojawiał się w okręgu świątynnym, obok świątyni, na przykład, nie wiem, w Babilonie to na przykład była świątynia Marduka i tam obok był wtedy Ziggurat i to wszystko było chronione murem, ponieważ miasta Mezopotamii były właśnie twierdzami. Często mówi się, że na przykład te miasta to były cytadele, czyli właśnie takie warowne twierdze, które często w środku w ogóle miały koszary i tam wszystko było generalnie, że tak naprawdę całe życie miasta toczyło się wewnątrz. To, że cały obręb miasta znajdował się w tym obrębie murów, też zwróćcie na to uwagę, że poza tym, że to było wygodne, bo wszystko znajdowało się na miejscu, ale też pozwalało utrzymać w posłuchu. Domy mieszkalne tego typu sumeryjskiego, czyli południowego, ponieważ no, Sumerowie zamieszkiwali tą dolną Mezopotamię, wyglądały tak, że były pomieszczenia, które skupiały się wokół jednego wewnętrznego dziedzińca. I to jest właśnie bardzo charakterystyczne. I to fajnie też sobie zapamiętać, bo ta forma skupienia domu wokół dziedzińca, wokół takiego serca, będzie się jeszcze rozwijała w sztuce, także bądźcie uważni. Okej, no i teraz chciałabym przejść do rzeźby. W rzeźbie pojawiło się coś takiego, co się nazywało pieczęć cylindryczna. I pieczęć cylindryczna, też od razu powiążcie sobie to z tym, że rozwija się tutaj już państwowość właśnie, nie? Czyli jeżeli mamy swój język, jeżeli mamy jakieś formy państwowości, to prawdopodobnie mamy też jakieś dokumenty, na tabliczkach oczywiście glinianych, wypisane tym pismem klinowym. Ale jednak, i tutaj w tym momencie pojawiają się pieczęci, które tak naprawdę dzisiaj powiemy, że w cudzysłowie lakowały, lakują jakiś tam, czy wiecie, bierzecie lak i zamykacie jakiś dokument, który jest ważny, tą pieczęcią, tym stemplem. Natomiast no, wtedy też jakaś taka prymitywna forma, ale istniała. I te pieczęcie nie były takie, jak dzisiaj dzieci na poczty, wiecie, i tam pani wam przybija, puch, 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 puch. Tylko te pieczęcie cylindryczne wyglądały tak, że to były takie właśnie małe cylinderko od 1 do 10 cm. One miały dziurkę w środku, ponieważ często noszono je na sznurku albo na jakimś rzemieniu. I one były wykonane na początku z jakichś tam prostych gipsów i tak dalej, później z kamieni szlachetnych i w nich były rzeźbiony rysunek. I ten rysunek po prostu odbijało się na płasko właśnie w tej glinie. Więc dlatego też zawsze, jak zobaczycie pieczęć cylindryczną, to to, co jest wyrzeźbione, to jest negatyw. Dopiero jak się odbijało to na jakby docelowym materiale, to wtedy odbijał się pozytyw. U Sumerów rozwijała się zarówno rzeźba pełnoplastyczna, jak i relief. Jeżeli chodzi o taką rzeźbę pełnoplastyczną, no to myślę, że takim najbardziej znanym przykładem jest tutaj rzeźba Gudei Władcy Lagasz. Pojawi się ona teraz na tym zdjęciu. I myślę, że Gudea jest właśnie świetnym przykładem, żeby w ogóle opowiedzieć Ci, co to, jakie cechy miała ta rzeźba sumeryjska. I tutaj przede wszystkim zwróć uwagę na to, że była taka tendencja, że były bardzo duże płaszczyzny zostawiane nieopracowane. One były w ogóle nieobrobione. To była taka tendencja właśnie tamtych czasów, charakterystyczna dla Sumeru. Tutaj to, co widzimy u Gudei, to przede wszystkim jest taki celowy skrót perspektywiczny ciała. Możesz zobaczyć, że ta góra z tym dołem jakby no, totalnie anatomia leży, ale jest to celowy skrót, ponieważ to powiązane z frontalizmem, który tutaj się pojawia, daje Ci taki efekt monumentalizmu, który właśnie tutaj chciał być osiągnięty. To był cel w ogóle tych wszystkich zabiegów. Widzimy też od razu, że ta rzeźba ma kompozycję totalnie statyczną, jest idealnie symetryczna. Rysy twarzy są oddane schematycznie, to nie jest absolutnie portret, nie możemy powiedzieć, że Gudea na pewno tak wyglądał, że on siedział i pozował do tej rzeźby. Mamy tutaj absolutny brak cech indywidualnych postaci. To, co charakterystyczne dla rzeźby Sumeru, to jest przede wszystkim też jeszcze sumeryczny typ bloku tak zwany. Czyli rzeźba, jakbyś miał napisać cechę rzeźby, to jest to blokowość wówczas, nie? I ten typ bloku mówi o tym, że rzeźba jest komponowana w ten sposób, że jakby bierzesz sobie, wyobraź sobie, że rzeźbiarz tamtego czasu, jak chciał wyrzeźbić Gudeę, brał sobie taki diorytowy kawałek, taki klocek diorytu i z tego klocka jakby odbierał, żeby
zrobić tą formę, nie? I ostatecznie często po prostu efekt tego był taki, że te rzeźby były takie kubizujące. One miały takie walcowate kształty, ten korpus był taki kubiczny. I to jest właśnie ta cecha bloku, że ona wygląda tak bardzo przesadziście, że ta kompozycja jest dośrodkowa, zamknięta taka. Nie ma żadnych przeprócz bryły. Jeżeli chodzi o modelunek, to tutaj kształtowane, tak jak już powiedziałam, kontrastująco do dużych partii nieobrobionych ciała, były takie akcenty, które zostały zaznaczone, czyli te tak zwane podkreślone rysy twarzy, więc tutaj bardzo mocno były zaznaczone partie oczu, brwi, również nos był zaznaczony i zaznaczone były dłonie oraz stopy, które są zresztą komiczne, przyjrzyjcie się im, jak rozjechane. Ale nieważne, to nie, ja się wcale z tego nie śmiałam. No, a jak już mówię o tym, jak on siedzi, o tych dłoniach i tak dalej, to przypomniało mi się, że przecież nie powiedziałam najważniejszego. Gudea Vatsalagash jest przykładem takiego adoranta, który został przedstawiony właśnie w pozie oranta. Także jeżeli chodzi o typ przedstawienia, jest orant. Orant bierze się, nazwa się bierze, nie wiem, pewnie znacie to powiedzenie ora et labora, czyli ucz się i pracuj. Módl się i pracuj, nie ucz się i pracuj. Módl się i pracuj. No i właśnie ora to jest modlić się po łacinie, więc orant siedzi w pozycji po prostu modlącej się i najczęściej albo siedzącej, albo stojącej. Jest wiele przedstawień tego typu, chociażby samej Mezopotamii. Oczywiście ten typ przedstawienia później ewoluuje i pojawia się również w późniejszych czasach w historii sztuki. Natomiast w tym okresie, o którym ja teraz mówię, to są najczęściej postaci stojące albo siedzące, właśnie z modlitewnie złożonymi rękoma. Myślę, że ważną rzeczą są jeszcze tutaj w rzeźbie odkrycia, które zostały dokonane w Ur, a mianowicie groby królewskie, w których przede wszystkim chowano bogatych dostojników, kapłanów, kapłanki, też władców tej pierwszej dynastii, i w których odnaleziono bardzo bogate złoża przedmiotów, czy to codziennego użytku, jak nie wiem, jakieś grzebyki, lusterka, klejnoty i tak dalej, po jakieś elementy takie bardziej, wiecie, dystyngowane, czyli na przykład jakieś harfy, elementy muzyczne i tak dalej. I tutaj na liście do matury znajdują się trzy obiekty. Pierwszy to jest sztandar z Ur, najważniejszy. Potem mamy kozła wspartego o złote drzewo życia. I jeszcze mamy harfę z Ur, taką też złotą z głową byka. I tak naprawdę jeszcze można by tutaj dorzucić, moim zdaniem, klejnoty królowej Puabi. Wszystkie te obiekty znajdują się w British Museum w Londynie, więc jest to łatwo do zapamiętania. One w ogóle wszystkie są eksponowane w jednej sali, także jak pojedziesz do British, to możesz zobaczyć je wszystkie w jednym miejscu i to jest fajne. Jak już się oczywiście dopchasz do tej sali, no nie? Bo wiecie, w British Museum są darmowe wejścia, więc jest pełno ludzi, nie? Dobra dygresja. I zatrzymam się tylko i wyłącznie krótko przy sztandarze z Ur, ponieważ jest to bardzo ważny obiekt. To jest obiekt, który został wykonany z drewna. Jest to taki drewniany klin, który jest w ogóle niewielkich rozmiarów. On ma to 44 na 20 cm, coś w tym stylu. Do dzisiaj nie wiadomo jest, jaką on miał funkcję tak naprawdę. Domyślamy się, że mogło to być pudło harfy, pudło rezonansowe, ponieważ jest podobnie właśnie zdobiony jak pudło rezonansowe, natomiast nie jest to rozstrzygnięte do końca. I to, co jest tutaj bardzo ciekawe, to przede wszystkim technika dekoracji, to jest inkrustacja, czyli jest to wysadzanie bogatymi materiałami. Tutaj mamy lapis lazuli, mamy macicę perłową, kamienie półszlachetne. I też to, co jest bardzo ważne, to trzeba pamiętać, jakie oczywiście sceny dekorują ten sztandar. Sztandar z Ur opowiada historię oczywiście wygranej wojny, no nie, no bo przegranych wojen nikt nie przedstawiał na dziełach sztuki, come on. Porażka to było zawsze coś, czym absolutnie nie należy się chwalić, w ogóle należy udawać, że tego w ogóle nie było. I na awersie, czyli te pierwsze trzy pasy, widzimy, jak jest wyjście na wojnę i potem tam widzimy bitwę. Natomiast na rewersie tego obiektu widzimy właśnie, jak już bitwa jest wygrana, jest uczta, jest też na dole, w dolnych pasach jest prowadzenie jeńców i trofeów wojennych.
I powiedziałam, że to jest na tyle, jeżeli chodzi o Sumerów. Jeżeli chodzi o kanon dzieł sztuki, to jeszcze musisz znać alabastrową figurkę Ebihila. Dobrze byłoby znać chociaż jedną stelę z tamtych czasów, na przykład stelę Sępów. I to jest tak naprawdę wszystko. Teraz przejdę do Akadyjczyków, czyli ludu, który podbił Sumerów. I który potem upadł i potem Sumer jeszcze w renesansie sumeryjskim się odrodził na 100 lat. Ale tego już nie będę rozbijać. Jeżeli chcesz poczytać więcej o historii, to zapraszam do mojej prezentacji. Możesz znaleźć ją na mojej stronie, w zakładce Mój sklep. Tam znajdują się prezentacje i tam jest, jako że w ogóle Mezopotamia to jest materiał, który nie jest omawiany przez Osińską w ogóle do matury, w podręczniku tym takim klasycznym, Sztuka i Czas, no to ja zdecydowałam, że w takim razie jest to bardzo ważny temat, bo nie ma po prostu, jak nie masz innych książek, albo nie wiesz, gdzie je znaleźć, jakie najlepiej, no to w takim razie nie masz się z czego nauczyć z tego materiału. A on pojawia się na maturze i to też jest w mojej prezentacji, tam są przykładowe zadania znalezione, możesz zobaczyć dokładnie, co się pojawia. Więc jeżeli jesteś zainteresowany dogłębnym zgłębieniem tematu, to zapraszam Cię do mnie na stronę i weź sobie tą paczkę ze starożytnej. Tam znajdziesz właśnie Mezopotamię, która jest bardzo dokładnie omówiona na ponad 60 slajdów, także polecam. Dobrze, więc tak jak już zrobiłam krótkie wprowadzenie. Akadyjczycy podbijają Sumerów, przejmują ich kulturę, przejmują ich język, będą rozwijali ich pismo. Takim najbardziej znanym nazwiskiem tutaj, jeżeli chodzi o władców, to jest Sargon Wielki. Także jeżeli słyszałeś kiedyś o Sargonie Wielkim, powinnaś kojarzyć go z właśnie ludem akadyjskim. To, co... Nowinki, o może powiedzmy tak, nowinki, które wprowadzają gdzieś tam Akadyjczycy, to się pojawia w rzeźbie. I w rzeźbie to, co jest nowego, co Akadyjczycy ulepszą jakby, biorąc od Sumerów, to przede wszystkim w reliefie, te reliefy ich będą bardziej takie staranne. One będą miały większy detal i też jeżeli chodzi o sposób ukazania postaci, to będzie próba odejścia od takiego kanonicznego ukazywania postaci. Tam wiecie, że pół postaci jest z profilu, pół emfas. I tutaj będzie odejście od tego w stronę bardziej profilowego jakby ukazania. To się jeszcze w 100% nie uda, ale będzie właśnie jakby kierunek pójścia w tę stronę, nie? I przez te zabiegi, które Akadyjczycy wprowadzają, kompozycja ich dzieł staje się bardziej taka klasyczna, ale przez to również bardziej statyczna. To, co jest bardzo ciekawe, że w sztuce Akadyjczyków mówi się, że można zauważyć pierwsze jakby portrety. To już jest takie mocne słowo, pierwszy portret, więc ja nie chcę go tutaj w tym wydźwięku używać. Natomiast widać dążenie, że prawdopodobnie mogły być to pierwsze portrety. No i to jest dla mnie osobiście oczywiste, no bo tutaj biorąc na przykład pierwszy z brzegu przykład do matury dzieła, no to weźmy sobie głowę z Niniwy, zobaczy się teraz na tym slajdzie. No to zwróć uwagę, jak wygląda opracowanie chociażby szczegółu na tej głowie. To jest w ogóle odlew w brązie metodą na wosk tracony. Wszystkie metody odlewnicze generalnie są bardzo... W większości oczywiście przypadków charakteryzują się tym, że są bardzo wierne oryginałowi, więc jakby dla mnie nie jest zaskoczeniem, że można powiedzieć, że w takim razie były to pierwsze portrety. Natomiast najważniejszym, na takim najbardziej popularnym, powiedziałabym, top of the top dzieł sztuki akadyjskiej, to jest oczywiście stela na Ramsina. Stelę zobaczysz na kolejnym slajdzie. Stela jest taka piękna i różowiutka, ponieważ powstała z różowego wapienia. Swoim kształtem generalnie przypomina górę i to bardzo fajnie w ogóle komponuje się z tym, że mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz, mianowicie jest to przedstawienie oczywiście zwycięstwa króla Naremsina nad ludem Lulubejów. Lulubejowie w ogóle serduszko dla tej nazwy. Więc Naremsin zwycięża Lulubejów w takim właśnie terenie górzystym i jest to pięknie zaznaczone, ponieważ na drugim, możemy powiedzieć, planie znajduje się fragmentarycznie zaznaczony krajobraz. Zwróćcie uwagę, że tam są góry i też pojawiają się drzewa i te drzewa mówią o tym, że po prostu ta walka odbyła się w terenie zalesionym. Czyż to nie jest fantastyczne? To, co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą stelę, to zwróć uwagę, że jest odejście od kompozycji pasowej, którą na przykład widziałaś już w sztandarze z Ur. W sztandarze z Ur była kompozycja pasowa. Tutaj jest od niej odejście, co nie znaczy, że oczywiście to jest nie wiadomo teraz jak nowoczesne podejście, ale
No jest to przełamywanie jakichś tam takich utartych schematów, no nie? Więc to jest bardzo ciekawe i bardzo warte zaznaczenia oczywiście. Też to, co fajne w Stellina Ramsina, to przede wszystkim to, że te takie nowoczesne rzeczy, nowe może bardziej niż nowoczesne, mieszają się jeszcze ze starym podejściem, czyli na przykład oczywiście co zostało? Hieratyzm. Także zgodnie z zasadą hieratyzmu, układu hieratycznego, władcy są oczywiście największy, a wszyscy, którzy są mniej istotni w hierarchii, są mniejsi. Także wiecie, nie? Dobra, teraz przejdę do sztuki babilońskiej. No i uważajcie, sztuka babilońska dzieliła się generalnie na, tak ogólnie rzecz biorąc, na trzy okresy. Był okres starobabiloński, średniobabiloński i nowobabiloński. Jeżeli chodzi o dzieła z kanonu, które występują, to są to dzieła z okresu starobabilońskiego i nowobabilońskiego. Z tego średniobabilońskiego nic do matury się nie pojawia. Także zacznę tutaj w ogóle od tego okresu nowobabilońskiego i od tego, jakie są najważniejsze jego cechy. I tutaj, jeżeli chodzi w ogóle o kulturę starobabilońską, no to przede wszystkim musicie wiedzieć, że Babilonia była taką potęgą jak na tamte czasy i przejęła jakby taką hegemonię w tamtym, na tamtych terenach. To najważniejszym w ogóle jakby takim ośrodkiem sztuki był Pałac w Marii. Pałac w Marii nie jest wymagany na maturze, ale fajnie generalnie wiedzieć, nie? I teraz to, co jest najbardziej charakterystyczne i myślę, że co każdy powie z historii, no to oczywiście jak słyszymy Babilonia, no to kojarzymy kodeks Hammurabiego, ten taki najbardziej hardkorowy w ogóle chyba kodeks całej historii. Ja przynajmniej nie znam bardziej hardkorowego, albo bardziej mnie przerażającego osobiście, czyli oko za ząb za ząb. I jest kilka takich praw, które no, są dosyć przerażające. I myślę, że może przeczytam wam teraz kilka. Dobra, uwaga, jedziemy z najbardziej hardkorowymi prawami z kodeksu Hammurabiego. Pierwsze. Jeżeli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci. Teraz taka kluczowa zasada, z której w ogóle wziął nazwę ten kodeks, czyli jeżeli obywatel oko obywatelowi wybił, oko wybiją mu. Ha. Ale jeżeli wyrwał oko poddanego albo złamał kość poddanego, zapłaci jedną minę srebra. Dobra, koniec tego. Ja się pytam, gdzie jest sprawiedliwość. Nigdy nie było sprawiedliwości społecznej. Tutaj absolutnie też jej nie szukajcie. Natomiast no, te prawa były hardkorowe i mnie osobiście trochę przerażają, no może nawet bardziej niż trochę, ale nieważne. To, co jeszcze chciałabym teraz powiedzieć oczywiście o Babilonii, no to przejść teraz do steli z kodeksem Hammurabiego, tak? Czyli mamy taki obiekt do matury, który się nazywa stela Hammurabiego i jest to taka stela, która ma 2,25 metra wysokości, znajduje się dzisiaj w Luwrze, jest wykonana z diorytu, jest takim pionowym, a zresztą zobaczcie na kolejnym zdjęciu. No więc, właśnie ta rzeźba w tak 2/3 wysokości na trzonie ma wyrzeźbione pismem właśnie klinowym, czy tam późniejszym rozwiniętym na piśmie klinowym, ale babilońskim, treść kodeksu po prostu, a w tej partii górnej, czyli w tym reliefie wypukłym, widzimy scenę, w której Bóg Szamasz, siedzący na tronie, przekazuje tą tabliczkę z kodeksem Hammurabiemu, który stoi jako taki poddany. I też pamiętajcie, że o tyle, o ile gdzieś tam we wielu wierzeniach, religiach starożytnych było tak, że gdzieś tam tych faraonów, bogów i tak dalej, tych faraonów, władców stawiało się na równi z Bogiem, to Hammurabi był akurat takim władcą, który mocno podkreślał odrębność, czyli on jakby też podkreślał to, że jest uległy względem Boga i że on nie jest na równi, więc dlatego też jakby to przedstawienie mocno emanuje tymi cechami, nie? Widzimy tego stojącego Hammurabiego, Bóg Szamasz generalnie jest raczej większy, czyli też możemy powiedzieć tutaj o pewnej formie hieratyzmu, to nie jest taki klasyczny hieratyzm, ale jednak, no i on siedzi na tronie, wiadomo, nie? A ten poddany stoi przed nim. Myślę, że to jest generalnie bardzo ważne dzieło. To jest jeden z ważniejszych w ogóle dzieł z całej Mezopotamii. Taki klasyk na maturę, moim zdaniem. Także warto się przyjrzeć jeszcze raz i sobie zapamiętać, nie?